Cześć, z tej strony Cyprian Graczek, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu i przypominam oczywiście też o tym, że w opisie do tego filmu znajdziesz informacje o kursie astrologii, samorozwoju, a także o sesjach, które prowadzę, na które Cię gorąco zachęcam. W tym filmie mówię o przykładzie koniunkcji, w jaki sposób się manifestuje koniunkcja między dwiema planetami w horoskopie. Jeśli masz swoje własne wglądy, podziel się nimi proszę w komentarzach lub jeśli z własnego doświadczenia, ponieważ masz dany aspekt w horoskopie lub obserwujesz go u innych. Oczywiście przypominam, że tutaj mówiąc o koniunkcji, to trochę zawężam perspektywę, dlatego że bardzo istotne przy analizie wszelkich aspektów jest to, jakimi domami dana planeta rządzi, w jakim domu koniunkcja się odbywa między planetami, czyli ten dany aspekt, a także jakie znaki zodiaku są tutaj zaangażowane. No w przypadku koniunkcji to będzie prawie zawsze jeden znak zodiaku, ponieważ są to planety bardzo blisko siebie złączone. Dzisiejszym przykładem jest koniunkcja Księżyc-Uran, również jedna z bardziej problematycznych koniunkcji, koniunkcja to jest zjednoczenie celu dwóch planet. One działają w sposób ukierunkowany razem. One działają zawsze razem. Działają razem. Czyli jakby te planety nie wiedzą, że nie mogą działać bez siebie. One działają wspólnie. Teraz, kiedy mamy koniunkcję między Księżycem, który reprezentuje nasze potrzeby bezpieczeństwa, nasze emocje, przywiązania, lęki, ale też strefę komfortu. I kiedy ona, te wszystkie cechy działają jednocześnie wspólnie z Uranem, który reprezentuje porzucenie, odrzucenie, nagłą zmianę, geniusz, wolność, rebelię, protest, inność, nieadekwatność, nie wiem, co tu jeszcze można napisać, oryginalność i wiele innych rzeczy, tak? Uran jest planetą elektryczną, nagłą, burzliwą, działa w sposób bardzo nieobliczalny. Myślę, że w ogóle słowo nieobliczalność też jest tutaj istotne. Nieobliczalność. Działa w sposób nagły, nieobliczalny. Reaguje w sposób często impulsywny, elektryczny, jest bardzo reaktywny. Tak działa Uran. Tutaj mamy Uran związany z językiem bezpieczeństwa. Dla tych ludzi to jest bezpieczne. To jest program, że takie to wszystko, co tutaj jest, to jest bezpieczeństwo. Co dla normalnego człowieka bezpieczne nie jest. I dla nich też. Dla nich też, ale to jest wewnętrzny program, który w sobie mają. Dlatego osoby, które mają Księżyc, koniunkcja Uran, niestety one sobie często nie zdają sprawy z tego, jak wiele mają w sobie lęków przed porzuceniem i przed odrzuceniem. I teraz w oparciu o te lęki przed porzuceniem i odrzuceniem, kiedy ludzie mają doświadczenia z takimi lękami, to jednym z takich poważnych problemów jest to, że trudno im jest się na przykład zaangażować w głębsze relacje emocjonalne lub większą zależność, lub będą wchodzić w zależność emocjonalną, ale robić wszystko, żeby się też z niej nie wydostać zbyt łatwo. W przypadku Urana tutaj będzie duża potrzeba niezależności. Tak? Uran reprezentuje niezależność i indywidualność, indywidualizm. W każdym razie lęk przed porzuceniem może nas blokować przed samorealizacją. Lęk przed porzuceniem wiąże się z tym, że nie chcemy się zaangażować w coś na dłuższy czas, że mamy problem z tym, żeby się zobowiązać, bo boimy się, że jakiekolwiek zobowiązanie koniec końców przyciągnie to porzucenie w naszym życiu i zostaniemy zostawieni na lodzie. Bardzo często obok lęku przed porzuceniem jest też lęk przed porażką, bo lęk przed porażką wiąże się z tym, że jakby nie chcemy, po prostu nagle może coś się stać, że zostaniemy pozostawieni sami sobie lub że nasze potrzeby nie będą zaspokajane w sposób ciągły i nie będziemy się ciągle czuć bezpiecznie, więc jest wysoki poziom stresu i wobec tego ten stres
przejada nas od środka i powoduje, że możemy nie wierzyć w pewne rzeczy, że działamy małe rzeczy, małe takie sprawy jak krytyka, mogą budzić w nas panikę, że ktoś po prostu, że jesteśmy przygotowywani na to, że zaraz ktoś nas porzuci. I my tego porzucenia nie chcemy doświadczyć, więc możemy się odizolowywać od takich ludzi, możemy wprowadzać różnego rodzaju gierki manipulacyjne, możemy reagować zbyt mocno, możemy przeżywać zbyt mocno rzeczy, możemy być bardzo zaobserwowani swoimi emocjami, czego inni ludzie nie będą lubić, bo będą widzieli ten poziom, wysoki poziom skupienia na samym sobie. To wszystko mogą być reakcje na lęk przed porzuceniem i odrzuceniem. I osoby z koniunkcją księżyc Uran mają bardzo, no prawie zawsze mają ten lęk w sobie. Teraz tutaj jest tendencja do tego, że najprawdopodobniej ta osoba została wychowana z taką koniunkcją w taki sposób, że jej potrzeby bezpieczeństwa nie były ciągle zaspokajane. Było to trochę randomowo zaspokajane, w sposób nieprzewidywalny. I teraz taka osoba w życiu dorosłym, w której wrzuca się pewien program i rytm działania, w którym ceni się stabilność i taką długoterminowość, jak stabilna praca, stabilne zatrudnienie, stabilny dom, branie kredytów na 20 lat, stały związek, dla niej takie rzeczy nie są w ogóle bezpieczne i znane. I ona w takich rzeczach zaczyna trochę wariować, zaczyna szukać powodów podświadomie do tego, żeby wprowadzać więcej burzliwości w takich relacjach lub w swoim własnym życiu. Ona nie będzie się czuła bezpiecznie w czymś, gdzie jest zbyt dużo zależności i uwikłania między innymi ludźmi. I więc jest tam ciągły bunt i ciągła rebelia, ciągły sprzeciw, który jest bardzo męczący i który powoduje bardzo silny spadek poczucia własnej wartości także, bo no po prostu widzimy, że coś z nami jest nie tak. Zwłaszcza jeśli to jest w znakach kardynalnych, to jest to głębokie przekonanie, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy po prostu źli fundamentalnie na takim głębokim poziomie. Jeśli to jest w znakach stałych, no to wierzymy w to, że po prostu nie jesteśmy wystarczający i właściwi, żeby nasze potrzeby bezpieczeństwa mogły zostać spełnione. No natomiast jeśli to jest znak zmienny, w znakach zmiennych, to będzie tu bardzo często takie przekonanie związane z tym, że my musimy się zmienić, my musimy się dostosować i szukamy nowych sposobów, wielu zmian i nowych sposobów w życiu, żeby w końcu rozwiązać swój problem, ale trochę kręcimy się w kółko, dlatego że koniunkcja księżyc Uran często działa w ten sposób, że ludzie tacy nie zdają sobie zupełnie sprawę z tego lęku przed porzuceniem i nawet by mogli wyprzeć, że mają jakikolwiek lęk związany z porzuceniem. Koniunkcje tak działają, brakuje im perspektywy. To jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o koniunkcję, brak perspektywy. Te energie są tak mocno zespojone razem, że dana jednostka nie jest w stanie do końca na nie spojrzeć z boku. Dlatego też osoby z koniunkcją księżyc Uran częściej porzucają innych, niż same są porzucane, co wynika z ich lęku przed porzuceniem, który będzie świetnie racjonalizowany. Na zasadzie z tym chłopakiem i tak się już nic nie układało, nie wiem, ktoś zrobił mi to i to, ta relacja nie ma sensu, czyli tam będzie szybkie poddanie się w danej relacji i odpuszczenie, co jest tak naprawdę lękiem przed porzuceniem, czyli ta dana jednostka widzi, że na przykład zbyt długo układają się rzeczy okej, więc weźmie to w swoje ręce, boi się, że teraz może zostać zostawiona, może powoli prowokować i przyzwyczajać swojego partnera do odpowiedniej reakcji. Ten partner oczywiście nie będzie lubił tych prowokacji i testów, które są rzucane ze strony tej osoby, więc zaczyna się związek trochę psuć, bo już partner nie lubi reakcji. Wtedy ta osoba, widząc negatywne reakcje partnera, jego odsuwanie się od siebie, znajduje to jako tak naprawdę pretekst do wyjścia z relacji i uwolnienia się z niej, ale w rzeczywistości sama jest prowodyrem tego wszystkiego i sama też najczęściej zostawia tego partnera, racjonalizuje to, spycha go, wypycha go w jakieś takie miejsce, żeby on mnie, nie wiem, zdradził, zostawił, odizolował, żeby było między nami gorzej, bo tak bardzo boję się porzucenia, że lepiej jest, jak ja wezmę kontrolę i porzucę, to przynajmniej mam nad tym kontrolę i z tym jest związana właśnie ta koniunkcja. Inaczej byłoby w opozycji, w kwadraturze między tymi planetami. Czyli tu jest budowanie mechanizmów, których doprowadza się do manifestacji tych wszystkich lęków, czyli do manifestacji tego odrzucania, tego porzucania w konsekwencji. Ale tutaj jest ono
Wynika ono z inicjatywy tej osoby, której było bardzo ciężko wziąć odpowiedzialność za ten aspekt. I dlatego jest on ciężki do przerobienia, bo ciężko tej osobie w ogóle na to zdać sobie sprawę. Bo ona widziała, że przecież w tym związku nic nie wychodziło, byliśmy niedopasowani, nie byliśmy bratnimi duszami, cokolwiek, jakkolwiek jest racjonalizacja, to w zasadzie ta osoba tak bardzo boi się tej bliskości emocjonalnej i tak bardzo boi się emocjonalnej zależności, że w pewnym momencie po prostu bierze rzeczy w swoje ręce i wychodzi i nie chce nawet spojrzeć na głęboko towarzyszący jej ból i traumy związaną z porzuceniem i kontynuuje te same zachowania, te same gry, te same doświadczenia, nie widząc za bardzo sensu, nie widząc za bardzo rozwiązania. To oprócz tego ten aspekt jest związany bardzo często z toksycznym wstydem, zauważyłem, czyli tu będzie emocja wstydu do przepracowania w przypadku księżyca w połączeniu z Uranem i trochę takiej toksyczności w domu rodzinnym, która też może nie być zauważona, dlatego że właśnie to jest koniunkcja i tutaj my nie widzimy problemu często. Koniunkcja księżyc-Uran oznacza, że taka osoba potrzebuje bardzo dużo przestrzeni dla siebie, żeby czuć się bezpiecznie i musi się wyszaleć i gdzieś tą adrenalinę swoją wywalić i musi mieć dużo wolności i przestrzeni, a więc dobrze by było, jeśli jest odpowiedzialną i dojrzałą jednostką, której można zaufać, chociaż z koniunkcją księżyc-Uran jest dużo nieobiecalności tutaj i zrywania kontaktów nagłych, ale jeśli dana osoba ma w sobie dużo dojrzałości już takiej emocjonalnej i duchowej, to będąc z nią w relacji, warto jej dawać dużo przestrzeni i swobody i możliwości. Jeśli to jest wasze dziecko, podobnie. To dziecko musi się trochę wyszaleć i będzie się bardzo bać porzucenia i zacznijcie wtedy, jeśli to jest wasze dziecko, wasz syn, wasza córka, zacznijcie obserwować, jak reaguje na wszelkiego rodzaju porzucenie, jaki jest dla nich mechanizm reakcji na porzucenia i jak wiele różnych gier, płaczy, manipulacji i innych rzeczy jest związanych właśnie z tym lękiem. I nad tym będzie wtedy trzeba pracować. Oprócz tego księżyc w koniunkcji do Urana reprezentuje pewnego rodzaju inność, nieadekwatność, oryginalność i poczucie bezpieczeństwa spełniane są tutaj w taki bardzo niesztampowy sposób. To, co powoduje, że ta osoba się czuje i te emocje też są takie, one się tak elektryzują. One są nagłe, tam są nagłe podniety, nagłe zwroty akcji i trochę to jest lepiej, jeśli taka jednostka nauczy się w życiu akceptować swoją inność i akceptować to, że to życie będzie nie do końca stabilne. I kiedy będzie świadomie wychodzić ze strefy komfortu i świadomie, odważnie wychodzić naprzeciw swoim wyzwaniom, zamiast tłumić swoje emocje, i nie wywalać też tych swoich negatywnych emocji na innych, nie obwiniać innych za te swoje właśnie lęki, tylko pozwolić sobie na taką wolność, znaleźć sobie jakiś kanał dla tej energii, gdzie można ten protest, to zaangażowanie, tą wolę wolności wyrazić w jakiś sposób, który nam służy. To nie są tacy ludzie, jeśli ten aspekt zwłaszcza przypada na dom szósty, no to ta niestabilność będzie w pracy, to porzucanie będzie w tej pracy, w miejscu pracy. I tak długo, jak nie będziemy widzieć tego aspektu porzucenia, tam będzie się gromadzić dużo poczucia wstydu, poczucia winy i innych negatywnych emocji, że coś ze mną jest nie tak, że nic mi nie wychodzi, że wszystko zostawiam, że nie jestem w stanie się trzymać żadnej rutyny, że nie jestem w stanie być długoterminowy, lojalny i oddany. Więc zaakceptuj trochę wtedy te rzeczy, że trochę tak masz, pracuj jednocześnie nad lękiem przed porzuceniem, ale zaakceptuj, że trochę twoje życie będzie niestabilne i twoje życie nie będzie takie, jak sobie wmówiłeś, tak? Jeśli masz na przykład ten aspekt w byku, no będzie ci to ciężko przeżyć. Jeśli masz Wenus w byku lub w ogóle masz silny znak byka i ten aspekt, to będzie ci to trudno zaakceptować, bo byk, część ciebie chce wszystko, żeby było utorowane i stabilne i takie spokojne i przewidywalne. Natomiast ten aspekt absolutnie z przewidywalnością nie ma nic wspólnego. I twoje właśnie życie, i dlatego możesz tłumić te potrzeby swoje, ale w końcu one wybuchają w twarz. I właśnie ten aspekt zachęca do takiego trochę oryginalnego życia. Dobrze takim ludziom zrobi na przykład wyjazd na rok, dwa w takie podróże, gdzie nie są zobowiązani, gdzie nie są przywiązani do żadnego konkretnego miejsca. Uwalnianie lęków, kolejki górskie, trochę adrenaliny. To właśnie jest związane z tym aspektem. Bywa, że ten aspekt jest tak mocno toksyczny, tak? Niektóre toksyczne jednostki też miewają ten aspekt.
i stosujące przemoc, gdzie są po prostu reaktywni uran w tej swojej, w tych swoich emocjach, w tych swoich napadach, w tej swojej agresji i złości, ale wszystko to jest wstyd u tych ludzi. To jest wstyd, z którym sobie nie radzą. Nacisnąłeś na jakiś poziom wstydu danej osoby i tam jest wybuch, który jest po prostu łatwiejszą reakcją niż wstyd, który powoduje, że ta osoba jest bezbronna. Dla osoby z koniunkcją księżyc uran bardzo ciężko jest być bezbronnym, bo bezbronność łatwo można wykorzystać, łatwo można wprowadzić pewną zależność, można wtedy nas porzucić, można nas trochę zniszczyć, a dla tej osoby ta wolność emocjonalna, uwolnienie się od tych wszystkich emocji jest tym, co rozumiem jako bezpieczny księżyc. I no, wolność emocjonalna nie polega na tym, żeby udawać, że tych emocji w nas nie ma. I to jest największy problem z ludzi z takim horoskopem. Ja nie czuję, ja nie mam emocji, ja wychodzę poza wszystkie emocje, ja sobie wmawiam, że jest wszystko ok. To też jest rodzaj próby rozwiązywania swoich właśnie życiowych problemów. Generalnie nieplanowanie zbyt wielu rzeczy i niezobowiązywanie się do zbyt wielu rzeczy, a kiedy naciski się pojawiają z drugiej strony, to powiedz, ja tak nie umiem żyć. Ja nie umiem się tak zobowiązywać do takich rzeczy. Tak stworzyć sobie rytm pracy i rytm życia, żeby wziąć pod uwagę te swoje potrzeby. Tą potrzebę wolności i tego, że może ci się kiedyś zmienić totalnie zdanie i pogląd i będziesz chcieć inaczej. Tą trochę takiej nierówności, niestabilności. Wziąć pod uwagę tą potrzebę, bo inaczej będziesz mieć tendencję do właśnie porzucania i odrzucania swojego wewnętrznego dziecka i swoich wewnętrznych potrzeb. Więc to jest właśnie jedna z takich ważnych, kwintesencjonalnych rzeczy, myślę, jeśli chodzi o ten aspekt. Weź pod uwagę te potrzeby, zamiast udawać, że one w ogóle nie istnieją. Dzięki za uwagę.